Trasmisję i setting up. Nie wiem, czy Kinga nas słyszy. Jeśli nas słyszy, to dzień dobry. Miło Cię widzieć w naszym Zoomie. Dzień dobry, witam. O, już się pojawiło, można udostępnić, to ja udostępnię. I to będzie widoczne normalnie jako jeden z postów u Was na tym... Tak, dokładnie tak. O, już widzę chyba. Ja od razu to udostępnię. Dobra, i ja wrzucam i możemy za chwilkę startować. Spoko. No dobra, to ruszamy, bo to wszystko już leci, o ile dobrze widzę. Tak, wystartowało, więc dzień dobry, szanowni państwo. Ruszamy dzisiaj z kolejnym odcinkiem Czwartku Live, w którym poruszamy tematy istotne dla przedsiębiorców. Dzisiaj z kolei poruszamy temat follow-upów, a moim gościem jest Robert Lipiński. Kim jest Robert? Robert lubi określać się mianowicie jako nie trener sprzedaży. Jest to dość nietypowe, myślę, że więcej o tym za chwilę Robert nam opowie. Robert lubi pracować jako rzemieślnik w jednym rzędzie z klientem na froncie, na polu walki i lubi pobrudzić się jego robotą, a swoje wieloletnie doświadczenie związane właśnie na polu sprzedaży zaimplementował w dość sprytnym narzędziu SpinMe, o którym pewnie też na końcu troszkę powie. Natomiast dlaczego dzisiaj w ogóle z Robertem rozmawiamy? Ponieważ rozmawiamy dzisiaj o follow-upach. To jest temat, który ostatnio pojawia się w wielu naszych rozmowach, zarówno z Robertem, jak i z innymi przedsiębiorcami, z którymi miałem okazję porozmawiać. Jest on bardzo nam wszystkim bliski z tego powodu, że bardzo często robimy mnóstwo błędów w follow-upach, a niekiedy w ogóle ich nie robimy i spotykamy się z taką sytuacją, gdy na przykład dzwonimy do człowieka po 4 miesiącach od rozmowy z nim, zapominając w ogóle o tym wcześniej, dzwonimy do człowieka, on w ogóle nie wie, z kim ma do czynienia. I żeby takich sytuacji uniknąć, właśnie są follow-upy. Natomiast, no właśnie, o co chodzi z tymi follow-upami, Robercie, i dlaczego takie 4-miesięczne oczekiwania na kontakt do człowieka, z którym rozmawialiśmy wcześniej i mieliśmy nadzieję nawiązać trochę relacji i na ich podstawie zbudować jakiś biznes. No, takie długie czekanie po prostu nie działa. Tak, witam wszystkich, witam się Tomku, witam wszystkich oglądających i słuchających. No zacząłeś, jak to się mówi, z grubej rury w cudzysłowie, bo zacząłeś od tego, co druga strona czuje, kiedy nie ma follow-upu. I myślę, że to jest mega ważne, żeby się w ogóle na wstępie nad tym zastanowić, bo tak sobie myślę i z moich obserwacji wynika, tak jak powiedziałeś, jestem nie trenerem sprzedaży, czyli pracuję z klientami na ich polu, nazwijmy to, tak? Czyli faktycznie zaczynam z nimi pracować nad czymś, co potem efektywnie wdrażamy, to bardzo łatwo przychodzi nam, albo może nie bardzo łatwo, inaczej. Są osoby, którym łatwo przychodzi nawiązywanie relacji, kontaktów. Dzisiaj w szczególności za pośrednictwem social mediów, LinkedIna, właśnie zrobienie jakiegoś live'a i potem zebranie tych tak zwanych leadów, a potem pierwsze spotkanie. I to nam przychodzi stosunkowo łatwo, no bo można powiedzieć, że jeżeli nastawiamy się po prostu na poznanie drugiej strony, to albo idziemy sprzedawać i idziemy ze swoim produktem i każdy to potrafi zrobić, czy to jest skuteczne, czy nie, to się nie chcę teraz wypowiadać, bo znasz moje zdanie na ten temat i myślę, że większość osób też to zdanie jeszcze dzisiaj pozna, ale druga opcja jest taka, że spotykamy się bez jakiegoś wyraźnego kontekstu i opowiadamy sobie swoją historię bądź słuchamy tej historii drugiej strony. I to w zasadzie można powiedzieć wydaje się proste. Natomiast problem polega, albo problem zaczyna się wtedy, kiedy to spotkanie się kończy. I my przede wszystkim, i to jest jakby podstawowa rzecz, bo ja bym chciał taki proces trochę pokazać, jakby to mogło wyglądać. Bardzo często spotykam się z tym, że tak jak dzisiaj widzimy się na Zoomie i byłoby to spotkanie, na które byśmy się umówili, żeby pogadać, to podstawowym błędem moim czy problemem, który później spowodowałby brak follow-upu albo ten follow-up, który byłby nieskuteczny, byłoby to, kiedy bym w ogóle nie ustalił z tobą kolejnych kroków. A bardzo często zdarza się, że na takich, nazwijmy to, kurtuazyjnych spotkaniach ludzie się spotkają, pogadają, powymieniają się swoimi doświadczeniami, ja powiem o sobie, ktoś opowie o sobie, no to i w zasadzie
no, na końcu nie wiadomo, co zrobić. No dobra, fajnie się gadało, no to no, bądźmy w kontakcie. No i to bądźmy w kontakcie tak naprawdę oznacza wszystko i nic. Bo jeżeli ta druga strona powiedziała nam bądźmy w kontakcie w sposób bardzo kurtuazyjny, a my nie widzimy, powiedzmy, sensowności tego follow-upu, to w cudzysłowie mówiąc, tą osobę olejemy. Prawdopodobnie się z nią nie skontaktujemy, ale jeśli, i pewnie się wtedy niewiele złego wydarzy. No to jest, partner... mi się od razu, wiesz, jakby wchodzę ci w słowo, bo nie jestem w stanie wstrzymać akurat tej historii. Kojarzy mi się tu zawsze taka historia, myślę, że bardziej anegdotyczna, związana, wiesz, z procesem zatrudniania, nie? Gdy przychodzi ten kandydat na rozmowę i druga strona jednak nie chce z nim rozmawiać, bo widzi, że to nie jest ten temat i mówi, zadzwonimy do pana, ale przecież nie macie mojego telefonu. Nie szkodzi, zadzwonimy do pana. I to jest właśnie, to jest ten follow-up, na który ten człowiek czeka, bo wydaje mu się, no przecież powiedzieli, że zadzwonią, natomiast prawda jest dość brutalna, prawda? Ten telefon zdecydowanie po prostu nie się nie pojawi. Nie? Ale ja bym powiedział tak, bo ja użyłem słowa takiego, że nic się nie stało. Stało się, bo straciliśmy w cudzysłowie albo poświęciliśmy swój czas i drugiej strony. Mm-hmm. Więc ogólnie rzecz biorąc, taka rozmowa bez echa, ona tak naprawdę jest pewnego rodzaju stratą czasu. W związku z tym pierwsza rzecz, którą bym powiedział w tym procesie, to jest coś, na co ja bardzo zwracam uwagę i uczulam, żeby robić notatkę w czasie rzeczywistym. Nie zostawiać sobie tego na później. Bo kiedy ja wpadnę w rytm 5-6 rozmów, to po pierwsze trudno mi będzie odtworzyć to, co było na pierwsze i potem jeszcze zrobić z tego follow-up, a poza tym stracę kolejny czas. W związku z tym pierwsza rzecz kluczowa, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy się z kimś umówiliśmy i dyskutujemy, czy kontekstowo, czy bezkontekstowo, róbmy notatkę na bieżąco. Druga rzecz, to pamiętajmy o tym w kontekście tych follow-upów, że no właśnie, follow-up jest tylko wtedy, kiedy sobie coś zaplanujemy. Właśnie robię notatkę na bieżąco. Super, ja również. Co prawda ja teraz mówię, ale wcześniej robiłem z naszego przygotowania. W momencie, kiedy nie ustalimy tak zwanych, ja to nazywam next stepów, czy kolejnych kroków, mówiąc po polsku, no to prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Albo właśnie wydarzy się, jak będziemy mieli, w cudzysłowie powiem, problem, będziemy szukać biznesu, szukać jakiegoś tematu sprzedażowego i nagle zaczniemy przeglądać jakąś historię, nie wiem, naszych rozmów, telefonu, kontaktów. No i nagle, o kurczę, przecież ja rozmawiałem z tą osobą parę miesięcy temu, on był nawet zainteresowany, może do niego wrócę. Tylko spójrzmy na drugą stronę. Ta druga strona powiedziała, bądźmy w kontakcie. No i ta druga strona mogła uznać, że bądźmy w kontakcie oznacza, to się wykona, słowo stanie się ciałem. Ta druga strona, skoro powiedziała, bądźmy w kontakcie i się na to zgodziliśmy, to coś zrobi. I tutaj myślę, że warto przytoczyć taką statystykę sprzedażową, którą ktoś umieścił na jednym z komentarzy pod twoim postem, że... Ja nawet wiem kto, uczestnik naszego poprzedniego live'a, czyli Damian Lewandowicz. No właśnie, to jest taka statystyka, którą ja się bardzo lubię posługiwać. Tam jest napisane, że najskuteczniejsi sprzedawcy dokonują kontaktu z potencjalnym klientem aż 12 razy. Mhm. W związku z tym pokazuje to, że ta determinacja i upór i jakby wykonywanie krok po kroku pewnych rzeczy, które się dzieją w sposób procesowy, jest jednym z elementów kluczowych według mnie do tego, żeby sprzedaż była efektywna. A wielu sprzedawców wykonuje pierwszy kontakt i nic więcej. A ten drugi jest już w sposób, powiedzmy, chimeryczny zrobiony. No na co pani liczbą powiedz? Jeśli jestem sprzedawcą, to przecież moja praca polega na tym, żebym ja te pierwsze relacje przekuwał później na kontrakty, no nie? No więc jeśli mi na tym nie zależy, to tej drugiej stronie ma zależeć. Nie wiem, no bo jakby dużo pracujesz z handlowcami, więc mógłbyś może przybliżyć trochę ich punkt widzenia. Jasne. Dlaczego oni tak robią? Właśnie widzisz, wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że im nie zależy. Bo im na pewno zależy. Natomiast nie do końca zdają sobie z tego sprawę, że w pewnym sposób zaniedbanie tego pierwszego follow-upu może zostać odebrane jako nawet potwarz ze strony klienta. Ja bym to przyrównał do sytuacji damsko-męskiej. Tak? Jeżeli dwie osoby się ze sobą spotykają i chcą, żeby ten kontakt dalej funkcjonował, no to jedna i druga strona chce tego follow-upu. Tak? Jeżeli ten follow-up się nie wydarza, a jedna strona by chciała, a druga by nie chciała, no to widać na pierwszy rzut oka. Po prostu brak follow-upu bez względu na wszystko pokazuje, że druga strona nie chce, w sensie rozumienia przez tą drugą stronę, bo być może ta strona pierwsza chce, ale nie bardzo wie jak, zapomniała, wpadła w bieżączkę, zrobiła 5000 innych rzeczy, została zaciągnięta na inne spotkanie i tak dalej. Czy to panowanie nad swoją rzeczywistością? A po tygodniu albo dwóch już jest tej stronie po prostu głupio. Czyli dokładnie co, generalnie rzecz biorąc temat pod tytułem bądźmy w kontakcie, trzeba by prawdopodobnie ubrać w jakieś mierniki, nie? Na przykład ty lub ja, jutro lub za tydzień, czyli jeszcze jakieś masz tutaj... Tak, zdecydowanie. Jasne, pierwsza rzecz to jest to, co powiedziałem, czyli nauczenie się w ogóle, albo inaczej, na razie oduczenie się pracowania tak jak teraz i próba nauczenia się pracowania w taki sposób, żeby każda interakcja
Serio, każda interakcja miała jakiś kolejny krok. Nawet jeśli kolejnym krokiem jest bądźmy w kontakcie za 2 lata, to wrzućmy to od razu do kalendarza za 2 lata. Naprawdę, bo jeżeli my tego nie wpiszemy do kalendarza dzisiaj, to prawdopodobnie nic się z tym nie wydarzy. W związku z tym, ale jeśli powiesz bądźmy w kontakcie za 2 lata, to co my mamy wpisać do tego kalendarza? Ja powiem wam, mam takie przypadki, kiedy klient na przykład mówi: panie Robercie, fajne to, co pan mówi, coś tam proszę mi podesłać, albo bądźmy w kontakcie za miesiąc, 2, 3, to ja zawsze staram się umówić faktycznie na jakiś konkretny, chociażby, nie wiem, tydzień tego danego miesiąca, pierwszą dekadę, drugą, i zawsze się upewniam, czy ten moment, o którym teraz, drogi kliencie, powiedziałeś, to jest moment, w którym my się już mamy widzieć, to jest moment, kiedy ja mam się przypomnieć. To są dwie różnice, znaczy to jest różnica, tak, bo jeśli on powie, nie, spotkajmy się w pierwszej dekadzie stycznia, no to ja mu mówię, okej, okay, ale to z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mamy się spotkać w pierwszej dekadzie stycznia, to już teraz musimy się umówić. Bo jak tego nie zrobimy, to ja się do pana odezwę w pierwszej dekadzie stycznia, wtedy się umówimy na trzecią dekadę stycznia, bo prawdopodobnie to wyprzedzenie, które będzie pan potrzebował, będzie zajmowało tydzień lub dwa. Więc to jest jakby pierwsza. Dobra, ale poczekaj, to jeszcze bym wrócił do chwilę wcześniej, czyli to bądźmy w kontakcie, jako ludzie zainteresowani kontaktem, powinniśmy rozumieć, to ja skontaktuję się z tobą, drogi kliencie, w tym terminie, który ustalamy w ramach bądźmy w kontakcie, tak? A nie to, no, że on się odezwie. No, znaczy, ja w ogóle powiem tak, sprzedawca, który liczy na to, że klient się odezwie, to no nie chcę powiedzieć, że jest naiwny, bo nie chciałbym nikogo obrazić, może jest bardzo optymistyczny, o, nazwijmy to, że jest powiedzmy turbo optymistyczny. Natomiast dlaczego klient się nie odezwie? Wcale nie dlatego, że nie lubi sprzedawcy albo produkt mu się nie podobał, tylko że to nie jest aż tak pewnie w interesie tego klienta. Oczywiście, jeżeli coś jest w interesie tego klienta, a tak się może zdarzyć, to czasami się zdarza, że ktoś dzwoni i mówi: dzień dobry, chcę kupić system informatyczny. Ja znam taki przykład z całej mojej kariery, że raz do jednej z firm, w której pracowałem, duża korporacja, zadzwonił klient. Mam taki przykład, jeden. Dokładnie. W związku z tym to my, ja w ogóle lubię takie stwierdzenie, że to sprzedawca, osoba, która zajmuje się rozwojem biznesu, ma być szefem. Szefem procesu sprzedaży, czyli to ja liduję, jestem liderem tego procesu i de facto ja tak naprawdę ustalam i dbam o to, żeby ten klient za mną podążał, a nie ja za nim. W związku z tym, jeżeli ja mówię, że coś zrobię, a tego nie zrobię, no to mówię, to może zostać odebrane jako pewien nawet takie faux pas. W związku z tym, jakby już tak podsumowując ten taki proces i od początku, kiedy teraz się widzimy, to kluczowa rzecz jest taka, żeby właśnie tą notatkę zrobić teraz, zapisać bądź ustalić, co jest do zrobienia później, i najlepiej by było, gdybyśmy od razu mieli to, mogli to wpisać w takim miejscu, na którym codziennie pracujemy. W sensie, żeby to nie było tak, że raz na kartce, raz w notatniku, raz w telefonie, bo mi wygodnie. Najlepiej mieć narzędzie jakieś, którym pracujemy, ja to nazywam w daily work, czyli w tej naszej codziennej pracy. Jeśli tam to zapiszemy, a to jest w jakimś sensie jeszcze powiązane z kalendarzem, no to zapisanie tego tu powoduje, że znajduje się to w kalendarzu z nazwą na przykład follow-up i z jakimś przypomnieniem, które pokazuje nam nasz kalendarz. No i oczywiście najważniejsza rzecz chyba, myślę, że najważniejsza, to jest zrobić ten follow-up, faktycznie go zrobić. No i teraz jak go zrobić? Jak zrobić, żeby go zrobić? Nie wiem, czy tu chciałeś coś skomentować albo zapytać, bo... To wiesz, element związany z zrób ten follow-up, to jest ciekawa sprawa, bo my możemy go sobie zaplanować, prawda? Natomiast później w momencie, gdy wyskoczy nam w tym kalendarzu czy w jakimkolwiek innym narzędziu, dzisiaj masz odezwać się do Kowalskiego. No, to wtedy wykazujemy prawdopodobnie niesamowitą kreatywność w odnajdowaniu przeróżnych wymówek, znaczy przepraszam, nie wymówek, tylko obiektywnych przesłanek, które uniemożliwiają nam odezwanie się do danego człowieka. I to jest ludzkie i nad tym trzeba pracować nawykowo. Dzisiaj tego pewnie nie rozłożymy na czynniki pierwsze, ale powiem, co w tym pomaga, bo najczęściej te obiektywne przesłanki za tym, żeby czegoś nie zrobić, wynikają z tego, że coś jest dla nas trudne, niekomfortowe, albo wymaga, co gorsza, albo co lepsze, to w zależności od podejścia, podjęcia jakiejś decyzji. Ja o tym mówiłem na tym krótkim wprowadzeniu do tego live'a, że follow-upy z reguły oznaczają, że my musimy coś zrobić, oznaczają, że ktoś czegoś od nas oczekuje i oznaczają, że my musimy podjąć jakąś decyzję. I może to jest jeden z powodów, dla których właśnie sprzedawcy tego nie robią. Dlatego, że oni muszą podjąć decyzję na przykład o tym, jeżeli ja dzisiaj do tego człowieka się nie odezwę, to może lepiej rozkminię to, co mam mu napisać i to będzie lepsze, bo przecież dzisiaj nie jestem przygotowany. To jest nieperfekcyjne, tak jak gra Cyberpunk, nie?
Dokładnie, no więc, ale oni to zrobili, wypuścili, zarobili i teraz poprawiają. I moim zdaniem nie oczekujmy perfekcji, tylko oczekujmy postępu. W związku z tym, co może w tym pomóc? Może w tym pomóc właśnie to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, czego ten follow-up dotyczy. Jeżeli na przykład mieliśmy spotkanie dzisiaj, a ja wiem, że z tobą się będę widział za 2 tygodnie, to ja nie chciałbym za 5-12, za 2 tygodnie szperać w internecie, szperać w moich, nie wiem, notatkach, kartkach, plecaku, gdziekolwiek, żeby znaleźć, o czym my rozmawialiśmy na tym pierwszym spotkaniu. Mhm. Ja chciałbym usiąść przed moim komputerem, otworzyć kontekst Tomka i powiedzieć, aha, dobra, gadaliśmy o tym, a teraz mamy follow-up. W poprzednim odcinku było to, w tym odcinku mamy te kolejne kroki i na tym się dzisiaj skupimy. Jeżeli mamy w ten sposób przygotowaną pracę, to jakby ja gwarantuję, bo moi klienci też z tego korzystają, z tego podejścia, nam jest trochę łatwiej eliminować te obiektywne przesłanki. Bo wiemy już, jakie znaczenie ma follow-up, że on jest mega istotny, ale wiemy również, że my de facto nie musieliśmy się tego follow-upu przygotowywać, bo my się przygotowaliśmy do tego follow-upu na poprzednim spotkaniu. Mhm. Także to są takie kluczowe rzeczy, które myślę bym dotknął w takim krótkim czasie, kiedy mówimy o takim zagadnieniu jak follow-up. Jeżeli oczywiście masz jakąś jeszcze myśl, która ci przyświeca, ja chętnie odpowiem. Ale wiesz co, no wydaje mi się, że na dzisiaj starczy, ponieważ kwadrans wykorzystaliśmy świetnie. Ja to tylko proszę ciebie podsumuję właśnie na temat notatki, którą robimy na bieżąco. Wydaje mi się, że wymieniłem, słuchaj, 6 punktów, o których mówiłeś w ramach sensownego działania z follow-upem. Jeśli możesz, to coś rozszerz, usuń albo jak chcesz, wyedytuj. Słuchaj, pierwszy punkt. Ważne, żeby w ogóle w ramach spotkania robić notatkę na bieżąco, tak? Po drugie, ważne, aby ustalić kolejne kroki każdej interakcji i nawet, tak jak mówiłeś, bądźmy w kontakcie za 2 lata, nie? Natomiast trzeba przy okazji, czyli to punkt trzeci, ustalić rodzaj interakcji. To znaczy, czy my się mamy spotkać, czy mamy o sobie przypomnieć i dopiero wtedy się umówić, no nie? Po czwarte, sprzedawca powinien mieć tę świadomość, że on jest szefem procesu sprzedaży i nikt za niego tej roboty, kolokwialnie mówiąc, nie zrobi, chociaż takie sytuacje się przydarzają, albo lepiej powiedzieć, taka sytuacja się przydarzyła raz w twojej karierze, tak. I to niezbyt krótkiej z tego, co kojarzę, nie? No już trochę do 20 lat sprzedaży. No więc jedno na 20 lat wpada od tak. Jak no ktoś chce na to czekać, super. Mała skuteczność, ale jest zawsze coś. Piąty punkt, należy mieć narzędzie powiązane z kalendarzem, z którego korzystamy codziennie, czyli to ma być naturalne i nawykowe, nie? I szósta sprawa, zrób ten follow-up, nie szukaj wymówek, no i tutaj pewnie możemy robić mnóstwo podpunktów, jak sobie radzić z tym, żeby te wymówki nie przeszkadzały nam specjalnie w codziennym funkcjonowaniu i no i tyle bym notowałem. Co jeszcze można dodać? Dodałbym jeszcze tyle, że tych follow-upów możemy się uczyć na samym sobie. To znaczy ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy robili również follow-upy z takich rzeczy, które dotyczą po prostu nas, że coś chcemy zrobić, czymś się zainteresowaliśmy, coś nas, nie wiem, zaintrygowało i na przykład chcielibyśmy to zrobić, nie wiem, na przykład otworzyć stronę i przeczytać o czymś, albo nie wiem, zajrzeć na stronę jakiejś książki, bo mnie coś tam zainteresowało. Jeżeli my nauczymy się też wobec siebie wykonywać te follow-upy i zobaczymy, że one są ważne, bo jak potem mi się przypomni za pół roku, że kurczę, przecież była taka książka, teraz jak ulałby pasowała do tej sytuacji, żeby do niej nawiązać na przykład, to też będzie mi trudno gdziekolwiek to potem odnaleźć. Więc ja zachęcam, żeby ten system do pracy w tym daily work, czy tym naszym dniu pracy, on dotyczył nie tylko rzeczy związanych z klientami, ale żeby on dotyczył de facto tego, co my zwyczajowo w ciągu dnia robimy, czyli wykonujemy telefony, sprawdzamy maile, nie wiem, robimy jakieś prace koncepcyjne, spotykamy się z zespołem i tak dalej, i tak dalej. Te zasady, o których powiedziałeś, te zebrane, one dotyczą wszystkich interakcji według mnie. To prawda. Nie jest tylko i wyłącznie, to nie dotyczy tylko klientów. Więc polecałbym albo rekomendował, żeby próbować też uczyć się na sobie, na swoich zespołach, na swoich, nie wiem, kolegach, którzy też często pewnie cierpią na brak follow-upu. Pewnie masz rację. I pracy wewnętrznej. Niełatwa rzecz, nie? No dobra, słuchaj, myślę, że mamy tę pigułeczkę wiedzy zamkniętą. Możemy przejść teraz do pytań i odpowiedzi. W pierwszej kolejności oczywiście nasi goście na Zoomie. Jest Kinga i ktoś, kto się nie podpisał, nie mam pojęcia, kogo gościmy. Natomiast jeśli ktoś z was, z waszej dwójki, chciałby się o coś spytać, no to czekamy na wasze pytania w pierwszej kolejności. A nawet włączę czat, bo może ktoś na czacie napisał. Ja akurat czata chyba nie widzę. A, dobra, już widzę.
Widzisz czat? No to fajnie, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda na Facebooku, bo myślę, że słuchaj, o, Kinga napisała, że fajnie rozwinięty temat i nie ma pytań. Właśnie chciałem powiedzieć, że temat dość, mimo że szybko i sprawnie, znaczy właśnie mimo, że szybko, to dość sprawnie poszło, wiesz. No więc nie wiem, czy uzyskamy teraz jakąś informację zwrotną, bo najzwyczajniej w świecie poszło tyle treści, którą trzeba przetrawić, że to może nie udać się wykonać, wiesz, w najbliższych kilku sekundach lub nawet minut. Może trzeba będzie zrobić follow-up z tego spotkania, żeby pozyskać feedback. Może tak być, dokładnie. Same polskie słowa. Jak właśnie skomentowała to Agnieszka Pies, to polska mowa, piękna mowa. Właśnie. Dokładnie. Czy ty wiesz, bo ja powiem ci, że zastanawiałem się chwilę wcześniej, jak po polsku można nazwać follow-up, tak? Tylko żeby nie robić tego opisowo z 14 zdaniach, tylko jednym słowem. No widzisz, ja lubię te kolejne kroki, ale to nie do końca to, więc ten follow-up to chyba jest takie, no właśnie, trudno znaleźć, podążaj za mną, wiesz, to ciężko jest znaleźć takie jedno stwierdzenie, dlatego ten polski język jest piękny, pięknie brzmiący i tak dalej, natomiast my niestety nauczyliśmy się trochę tych anglojęzycznych zwrotów i kiedy przychodzi nam użycie takiego słowa, to naprawdę, i to sam się z tym bije się zawsze w pierś, czasami łatwiej przychodzi do głowy to słowo angielskie, które moim zdaniem się już spolszczyło. Dokładnie, ono się już trochę spolszczyło, można przez eł je na przykład napisać, nie? I przez a. Tak. I to już mamy... W takim razie chyba nie wymyślimy, jak to się ma nazywać dzisiaj, aczkolwiek możemy poprosić panowie z widzów w międzyczasie. Ja sobie znowu dorzucę do notatki, którą udostępnię w opisie naszego live'a, żeby zobaczyć, co Ajwa, no tak. Proponować naszym widzom, po raz kolejny. Aby coś tutaj nam pomogli w tej kwestii, tak? Czyli tłumaczenie follow-up. Widzę, że w międzyczasie pojawił się komentarz na Facebooku naszego mistrza surfowania Łukasza Cerana. Łukasz pyta, jak rozpoznać, jak działać, gdy nie wiemy, czy ktoś kurtuazyjnie mówi, bądź w kontakcie, a rzeczywiście chce lub nie chce być w kontakcie, czyli właśnie Łukasz nawiązuje, super. Do tego, zadzwonimy do pana. No to dawaj. Super rok. Pytanie, świetne. Wiecie co, to bardzo często tak się dzieje, dlatego ja bardzo lubię używać takiego zwrotu egzekucja aktywności. Może to nie brzmi zbyt przyjaźnie, ale ta egzekucja aktywności polega na tym, że my ją faktycznie wykonujemy. I teraz, jeżeli my sobie powiemy, że szanujemy swój czas i szanujemy swoje te rzeczy, którymi się zajmujemy i dokładnie tego samego oczekujemy od naszego klienta czy potencjalnego klienta, to ten klient nie będzie miał nic przeciwko, myślę, i zresztą zawsze tak robię, kiedy spróbujemy od razu na wejściu skonkretyzować ten tak, follow-up, no nie mam jeszcze polskiego słowa. Jeszcze go nie mam. Okej, jeżeli bądźmy w kontakcie, to proszę powiedzieć, co pan przez to rozumie. Kiedy? W jakiej formie? Proszę mi coś podesłać. Gdzie? Na LinkedInie czy na adres mailowy? Co? Wiecie, problem polega na tym, że najczęściej odpowiedzi nie mamy tylko na te pytania, których nie zadamy. A sprzedawcy z mojego doświadczenia, i to w ogóle jest niesamowite, że wszyscy wiemy, że trzeba zadawać pytania, nie? To jest taki truizm. Natomiast problem polega na tym, że my te pytania zadajemy najczęściej, najchętniej wokół naszego produktu, wokół naszej ekspertyzy, wokół tego, na czym się znamy. Natomiast jak przychodzi już takie pytanie, które no przecież może kogoś urazić albo może być zbyt obcesowe, to często ta decyzja nie zapada. Dlatego wydaje mi się, że to stwierdzenie wobec samego siebie, że my jesteśmy liderem, to jest jakby w ogóle klucz do wszystkiego dalej. Nie? Ja jestem liderem i ja nie przyjmuję odpowiedzi bądźmy w kontakcie. To nie jest dla mnie odpowiedź, to nie jest odpowiedź. Tak? Odpowiedź jest kiedy, jak, w jakiej formie, co i te pytania należy zadać. Nie możemy się bać tych pytań, że do tego zachęcam. Dobra, no to możemy pociągnąć temat dalej. Jeśli ja nie chcę przyjąć takiej odpowiedzi, bądźmy w kontakcie, to mogę równie dobrze dostać, prawda, piąchą między oczy od rozmówcy. No wie pan, w ten lub inny sposób powiedziane, ja tak naprawdę nie chcę się z panem kontaktować. No i co wtedy, prawda? Zostaliśmy urażeni. No właśnie biznes jest biznes, bym powiedział. To znaczy, to trudno się urażać. Znaczy, być może moja historia cię nie zainteresowała, tak? Po prostu. Nie tracę tego niepotrzebnego czasu, kiedy oczywiście udaję, że wiem, że jestem zainteresowany, że mój rozmówca jest zainteresowany, a tak naprawdę kompletnie nie jest. I najzwyczajniej w świecie można go odkreślić i przejść dalej, tak? Ja zdecydowanie jestem takiego zdania.
Dlatego, że wyobraź sobie, że ty mówisz, że nie chcesz ze mną rozmawiać, a ja cię próbuję przekonać, żebyś chciał. No jak to by wyglądało? No to byłoby... Myślę, że tak, jak często wygląda. No to byłoby sens, ale z punktu widzenia efektu to byłoby takie, że namolny gość... Tak, zaczynamy wchodzić w pewien... De facto zaczynamy wchodzić w konflikt. To jeszcze nie jest nazwane konfliktem, ale to już jest... Dwie strony się nastroszyły, a ja ci pokażę, że ty chcesz się ze mną spotkać. Znaczy ja bardzo w sprzedaży lubię dwie rzeczy. Proaktywność, czyli to my wychodzimy do kogoś i mu proponujemy, już jesteśmy liderem na wejściu, i selektywność. Czyli de facto decydujemy o tym, z kim powinniśmy rozmawiać. Być może w naszej kampanii, w cudzysłowie, zdarzy się ktoś, kto nie pasuje do naszego obrazka. Kurtuazyjnie warto się spotkać, ale czy warto to dalej, w cudzysłowie mówiąc, follow-upować? Czasem nie. Mhm. No bo po co? Okay, czyli co, im szybciej dostaniemy tę informację, że ktoś nie chce się z nami widzieć i jeszcze najlepiej jakby powiedział dlaczego, o, to już w ogóle rewelacja, to jesteśmy w domu, no nie? Strategia szybkiej porażki jest czymś, co ja bardzo lubię, stosuję i zachęcam. Bo po co tracić czas na coś, co i tak nas nie zaprowadzi do celu? No bo lepiej to wygląda w CRM-ie, na sztuki, nie? A właśnie, no to jeżeli na sztuki, to okej. Okej, widzę, że tutaj nasz uczestnik Galaxy S9+, zadaje dodatkowe pytanie, czyli jakie programy polecasz, aby zorganizować pełny ekosystem kontaktów, notatek i follow-upów? I myślę, Robert, że to jest ten moment, kiedy możesz parę słów opowiedzieć o tym, jak, delikatnie mówiąc, zdenerwowany tym, co jest na rynku, stworzyłeś coś innego. Tak, dokładnie tak. Pracując w korporacjach wiele, wiele lat i zajmując się zawsze sprzedażą, doświadczyłem wielu różnych systemów i zawsze widziałem masę różnych nieefektywności. Jednym słowem, to co w firmie jako CRM, nazwijmy to, to tam trzymałem te dane, które były ode mnie wymagane, a cała reszta była gdzie indziej, czyli gdzieś u mnie. No i teraz ja jestem okej, no bo ja nadal mam te dane, ale moi pracodawcy, przepraszam i pozdrawiam teraz wszystkich, oni tych danych nie mają do dziś. To znaczy, ja je mam gdzieś, raczej nie, bo gdzieś je zapisałem. No i teraz jakby nie będę już chodził w genezę, tak, bo klasyczne systemy CRM, mam takie zdanie, że one powstały z uwagi na brak zaufania. Natomiast zmierzałem do tego, żeby zbudować takie rozwiązanie, które odzwierciedli moją codzienną pracę. I to jest właśnie projekt, o którym teraz dwa słowa powiem, czyli taki bym powiedział kontrolowany albo niekontrolowany, nie wiem, bo to tak wyszło z pytań, więc super, product placement. Ja oczywiście polecam ogólnie poukładać się nawykowo, to jest pierwsza rzecz, nie? W sensie można to robić w 5 narzędziach, w 3, można robić w 1, natomiast kluczowe jest to nastawienie i zmiana w ogóle sposobu myślenia. Oduczenie się starego, nauczenie się nowego. Ale jeżeli mógłbym polecić, jeżeli ktoś chciałby to sprawdzić, to ja stworzyłem takie rozwiązanie, które nazywa się SpinMe. Strona jest spinme.io, czyli ion po domenie, pisane SpinMe jak SpinMe. Wrzucę do opisu live'a. Dobra. No i teraz na czat wrzucę. I to jest takie narzędzie właśnie, w którym ja odzwierciedliłem to, jak pracuję. Ja i, no i moi klienci, z którymi pracuję, czyli właśnie zaczynamy od tego, że coś planujemy w kalendarzu, to nam się przenosi na jakiś system, czyli właśnie SpinMe, w którym ja na co dzień pracuję, ja na swoim, znowu z angielskiego, ale to jest akurat z metodyki takiej produktywnościowej, na swoim daily inboxie, czyli takim skrzynce przychodzącej moich projektów, tematów na dzisiaj, widzę, czym się zajmę i w momencie, kiedy faktycznie to zaczynam, to tak jak szachista naciskam przycisk start. I mi się zaczyna mierzyć czas, zaczyna mi się mierzyć pieniądze, które płyną, które upływają tak jak czas. W sensie ja rozmawiając z każdym, wydaję pieniądze i wydaję minuty. W związku z tym mi się to wszystko liczy. W momencie, kiedy to spotkanie trwa, w czasie rzeczywistym robię notatkę, z tego samego miejsca mogę zrobić tak zwane to-dosy czy zadania dla moich kolegów z zespołu czy dla siebie. Mogę ustalić od razu w czasie ten rzeczony follow-up, o którym mówiliśmy. No i oprócz tego mogę to podpiąć od razu w tym samym czasie, kiedy to robię, pod kontekst sprzedażowy danego klienta. Jeżeli go mam, to podpinam, jeżeli go nie mam, to w trakcie robię tak zwanego leada, czyli zakładam tą osobę, z którą rozmawiam i tą rozmowę podpinam pod ten kontekst. To powoduje, że jak później chcę wiedzieć, o co chodziło z Tomkiem, to patrzę do mojego lejka. Jeżeli mam szansę sprzedaży z Tomkiem, to otwieram szansę sprzedaży, a tam mam podpięte wszystkie aktywności, które dotyczyły tej szansy sprzedaży. Jeżeli nie mam, no to prawdopodobnie Tomek jest moim leadem, więc wchodzę w tego leada Tomek Ciosek i mam wszystkie interakcje, related activities, czy aktywności powiązane, które są związane z moimi interakcjami z Tomkiem. I tym zarządzam w jednolitym, spójnym środowisku, w którym de facto po prostu na co dzień pracuję.
Czyli stworzyłeś sobie narzędzie dla siebie, no i tak się złożyło, że można z niego korzystać ogólnodostępnie. No dobra, super. Zaraz tak. Zobaczymy, czy mamy też jeszcze jakieś inne pytania. Popatrzę sobie na fejsie. Tylko widzę, że Stefan skomentował naszą rozmowę w następujący sposób. Teraz może nie, ale nie poddajemy się i próbujemy za jakiś czas, na przykład za miesiąc, dwa, tak dla pewności. No właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo gdzie jest ta granica, wiesz, gdzie powinniśmy, nazwijmy to brzydko, młotkować tego naszego lida, mówiąc znowu po polsku, albo już no, klienta, tak, jeśli do takich zmian dojdzie. O, Asia też napisała, że może feedback być follow-up informacją zwrotną, ale to bardziej feedback chyba niż follow-up. Spoko. Robert, właśnie, gdzie jest granica? Czy jak ktoś nam powie nie dziękuję, to znaczy, że mamy go wyciąć kompletnie z naszej bazy i więcej się do niego nie odzywać, czy może masz do tego jakieś inne podejście? I to wszystko zależy od tej sytuacji, od której zaczynaliśmy, bo jeżeli zaczęliśmy w sposób proaktywny i selektywny i wiemy, że ten ktoś, z kim rozmawialiśmy, pasuje do naszego obrazka i zależy nam na nim, bo na przykład to jest przedstawiciel firmy, do której po prostu chcemy wejść, chcemy z nią współpracować, to tutaj w sukurs nam przychodzą te statystyki, czyli aż 12 razy w cudzysłowie, tak? Ja nie mówię, że 12 jest liczbą magiczną i że trzeba 12, ale na pewno nie raz i nie dwa. Ale być może nie z tą osobą. Być może to nie ta osoba, być może powinniśmy poszukać innej osoby w tej organizacji, albo być może powinniśmy przeanalizować, czy ta rozmowa nie była zbyt kontekstowa. Czyli na przykład, czy nie sprzedawaliśmy na tym pierwszym spotkaniu i ten ktoś był w sytuacji, w której absolutnie nie potrzebował tego czegoś, co my mamy. Jeśli tak było... Poczekaj, ja cię tu zatrzymam, bo może się okazać, że ruszamy z nowym tematem pod tytułem analiza naszych działań, a to jest już grube, naprawdę, bo z kolei gdzieś tam czytałem inne jakieś badania i okazało się, że spraw doprowadzonych do końca jest bardzo mało. W większości przypadków kończymy gdzieś tam, wiesz, w okolicy 89% doprowadzenia sprawy do końca, a analiza to już w ogóle jest jakaś masakra wykonywana przez nielicznych, więc Robert, dzisiaj nie idźmy tą drogą. Analiza bardzo krótka, czy sprzedawaliśmy, czy nie sprzedawaliśmy. Moja rada dla wszystkich. Nie sprzedajemy na pierwszych spotkaniach. Nie mamy. Mamy bana na posiadanie swojego produktu czy usługi. Jeżeli mógłbym taką radę każdemu dać. Nie ma. Mamy zakaz. Tak? Nie ma takiej możliwości, żebyśmy sprzedawali na pierwszym spotkaniu. Bo to może powodować, że ten ktoś tu i teraz, dzisiaj, nie ma takiej potrzeby. Ale czy to oznacza, że nigdy? Więc mówię, to wszystko zależy od tego, kto jest tym naszym interlokutorem, tak? Z kim my rozmawiamy i czy faktycznie zależy nam na tym, żeby z tą organizacją jakiś biznes zrobić, czy nie. No okej, dobra. Patrzę, co my mamy jeszcze. Na Zoomie już cisza, na Facebooku nic nowego się nie pojawiło w jednym miejscu, w drugim też cisza. Czyli możemy lądować. Powiedziałeś, Robercie, o swoim narzędziu, nawet fajnie wyszło, bo dość szczegółowo. A ja zaproszę Was jeszcze na takie szkolenie międzyświąteczne, które organizujemy we wtorek 29 grudnia o godzinie 16. Tematyka dotyczy delegowania zadań, bo delegowanie i follow-upy, chciałbym, żebyście tu docenili, że delegowanie jest to polskie słowo, którego użyłem właśnie. Delegowanie i follow-upy to są dwie rzeczy, które razem ze sobą funkcjonują i z obiema mamy najczęściej w organizacjach typu małych i średnich dość spory problem. Co więcej, mamy z tym problem w życiu codziennym, w życiu rodzinnym. Nawet jest taki dowcip, że mąż, prawda, wyrzuci w końcu tę choinkę i nie trzeba mu o tym co pół roku powtarzać. Więc delegowanie zadań ma też swoje odniesienie do życia rodzinnego. I ja zapraszam Was na stronę, którą tu podlinkuję za chwilkę. Nawet już mogę to zrobić. Hopsa. Nawet wrzucę na naszym live'ie, albo zrobię to później. I co jest ciekawe, to szkolenie potrwa 3 godziny łącznie z sesją pytań i odpowiedzi. I teraz słuchajcie, ono kosztuje ogromne pieniądze, bo kosztuje 97 zł. Natomiast jeśli weźmiesz na to szkolenie ze sobą jedną osobę, to oboje razem płacicie 47 zł. Jakby ktoś chciał mnie wziąć, to się zgłaszam. Możesz wziąć kogoś ze sobą. Albo tak? Jak ktoś będzie chciał, żebym ja go wziął. To jest, szukajcie człowieka do pary, to trochę mniej niż czwórkę do brydża, zawsze łatwiej. Dzisiaj byliśmy już przy szachach, byliśmy przy brydżu,
Jesteśmy już teraz przy szkoleniu dwójka do pary. Kolejny element idąc w dół, dzieląc przez dwa, to jest jeden. Jedna osoba też może wpaść, tylko to się po prostu nie kalkuluje finansowo, aczkolwiek wiecie, no 97 zł za szkolenie to też nie majątek. No dobra, to się pomału żegnamy. Do zobaczenia Państwu. Fajnie, że pojawiły się jakieś pytania. Widzimy się. Za tydzień jeszcze się widzimy. Nie, za tydzień, słuchajcie, jest Wigilia, więc za tydzień już sobie odpuścimy i będziemy się widzieli dopiero za dwa tygodnie. A tematu dowiecie się w tak zwanym międzyczasie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa. Dzięki Robercie za rozmowę. Było dziękuję Tomek, dziękuję wszystkim. Mięsiście i wesoło, ale myślę, że trzeba będzie do tej rozmowy jeszcze wrócić w innych aspektach, czyli ustawiamy zaraz jakiś follow-up. Z największą przyjemnością. Cześć. Trzymajcie się, pa. Dzięki.